Sprawa wygląda tak, że wypłacili nam jednego pana za 10 tysięcy i pobrali, jak się już wypłaca z karty, bo nie mieliśmy tego QR kodu z lokalnej aplikacji, to 220 jenów pobrał opłaty. Mam nadzieję, tam wypatrzyłem taki najlepszy ramen w okolicy, 8 gwiazdek, NCAP i mówię, a tam tylko gościu na początku krzyczy cash only. No to już jest i cash. Mam znany mistrz ramenu, nagrodzony, i on sprzedaje Black Gold Ramen. I tak właśnie będziemy robili. I zamawia się w maszynie, wybiera się co, gdzie, jak, z czym i dlaczego. Rzuca się gotóweczkę i wylatują bilety na ramen. I na biru, mam nadzieję. Pora teraz nasza jest. Ja bym chciał ten Black Ramen. Ja Black Ramen bym. Sold out, sold out, sold out. Ten. Ale ten, nie? 980 jenów. Golden Miso Ramen Black. Badziam. Drugi? To jest ostry? Nie ma chyba co przejdzie. Wszystkie są sold outy. Tak, to weź ten sam. No, jeszcze możemy dodać topping, nie? Jeszcze jeden? Dwa. I Asashi. Asashi. Ciach. I Asashi. Ciach. I co jeszcze? Pierożki są jakieś? Nie chciałbyś jeszcze kupić pierożek do tego? Spróbować pierożki? Czy nie? Fried chicken? Zawsze można dobrać wtedy. Dobra. Tak wyglądają bileciki. Proszę bardzo, dziękuję. Tak wygląda nasza reszta. Są monety z otworem. I nie mogliśmy zakończyć tego zamówienia. Bo się okazało, że trzeba wrzucić po prostu pieniądze na koniec. Nie to, że tam jest podlicz i dawaj. Tylko... Ohayo gozaimasu. Mamy 100 jenówki. No, zabawimy się dzisiaj za gotówę i to grubo. I tutaj w ramenowni nie boją się podać przypraw. No i tak jeszcze z ciekawości, taki ramen kosztuje 980 jenów, czyli mniej więcej 27 zł po dzisiejszym kursie. No i tam siedzi ziomek, ten sławny ramenista. Przygotowuje nam w absolutnie higienicznych warunkach ramen. Taki właśnie. I porównamy go, jak będzie wyglądał. Golden Miso Ramen Black. O kurnia, może być git. I można sobie go papryczką jeszcze podprawić. A pokażę wam, co jeszcze tu jest, jakby co, bo można sobie zobaczyć. Są też inne, jeszcze żeśmy rozważali pierożki do tego. Ale chyba skupimy się na talerzu pożywnej zupki, a potem doskonale schłodzonej substancji. 380 kosztują takie pierożki. Jest taniej w Tokio, w ramenowniach i w Żarciu niż w Kielcach, tak wam powiem szczerze. I chyba w całej Polsce. Mrożone kufelki i taka odpowiednia pianka. Nie mogę się napić, bo młody robi zdjęcia. Dokupię, spokojnie. Już na jednym się nie skończy. To 10 220 jenów, 287 zł w dzisiejszym kursie mi z banku się sprawdziłem właśnie. O, ramenik słusznej wielkości miska, nie dla kotka. Tylko wygląda całkiem spoko. Zapach piękny. Zaraz próbujemy. Solidna porcja, zaraz powiem, czy dobra. No i są wszystkie przyprawy, jakby ktoś chciał sobie coś tam doprawić. Nie ma tu jakiejś z prefektury, nikt nie musi przyjeżdżać i wydawać specjalnej zgody na dosolenie. Tutaj państwu trzeba uważać, żeby się nie oblać, ale wskakuje od razu próba organoleptyczna tego ramenu. Jakby byłby jeszcze bardziej spicy, ale nie mogłem znaleźć w maszynie dozowania pikantności. Nie można jakiejś, tak? Mogę tutaj sobie dodać chińskiego pieprzu, ale na razie sobie zjem pół takiej zupy, a potem może dopiero przeeksperymentuję z chińskim pieprzem. No, miam, miam. Będzie pan zadowolony. Smacznego właściwie. To ja to czuję. To jakbyś, wiesz, chciał kamieniem metrowym. Cedzak do mocznika. Opcja do oszczenia, bo już przetestowałem tą czerwony syczuański pieprz paprykowy chiński. Ciach. Oznaczenie takie, to sobie zapamiętajcie, w kanji. I dochodzi to go i jeszcze będzie na otro zrobiony. La hollandaise. Wracając jeszcze do moich rozważań na okoliczność czystości w mieście. No to tutaj jest 40 milionów ludzi. Kurnia, jak na 40 milionów ludzi, to jest super czysto moim zdaniem.
no, że wiesz, no jest infrastruktura generalnie, która jest używana i widać, że w niektórych miejscach jest zużyta, ale, ale nie jest brudna, nie? Ale te dbają o to. Dbają, no. Nie ma koszy, kurnia, nie leżą papierki, papierosy, jakieś rzeczy, nic się nie klei. Śmieci są w workach, powiązane, posegregowane, stoją w odpowiednich miejscach. Tak, jak się, jak boicie się jechać gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie nie jest czysto i higienicznie, to wybierajcie Japonię, bo naprawdę i w tych hotelach jest super czysto i wszystko jest dostępne, szczoteczki do zębów. I to tutaj jest zwykły taki hotelik trzygwiazdkowy, nie? Nie, nie wiadomo co. Znaczy to jest w ogóle standard, nie? To jest standard. Żadnych taki. Kosmetyków nie można, nie można nie zabierać. Nie, nie, bo to jest standard, to są wszystkie, wiesz, do włosów, jakieś maseczki. Wszystko to jest i takiej bardzo dobrej jakości, także w ogóle tego się nie opłaca zabierać. Tutaj też są lokery na ulicach. Tylko, że też z kluczykami, nie elektroniczne sterowanie. To jest zarąbista opcja, żeby gdzieś z walizą nie latać. Uper jeszcze tam, jak przechodzimy, 550 jenów. 1000 jenów to jest... A, tu też są lokery, no, takie na szyb. Rashbank, to chyba tylko gotóweczka albo jakieś, stawiasz sobie kosztowności. Aha. 28, 14 zł Uper tutaj kosztuje w Tokio, nie? Nie wiem, ile u nas teraz kosztuje Uper. Trochę drogo? No kurnia, no jak jedziesz do tego Londynu czy do tego Paryża, to jest dramat, a tu się nagle okazuje, że jest tanio. Pierwsze co, to żeśmy podjęli próbę, bo będziemy różne rzeczy degustować. Jest Asahi, czyli nasza ulubiona firma od browaru, która robi water, milk water, czyli wodę z mlekiem. Albo mleko z wodą, bo też nie. Może to smakować słabo, ale pamiętam, że jak kupowałem w Korei to Lotto, takie była taka woda, to był mój ulubiony napój i były różnych smaków, były truskawkowe, były jakieś tam i było super, ale nie wiem, czy to jest to samo. Tak więc... Tu są szklanki z tyłu, tylko byś podał, to byśmy rozlali. Hokkaido Odessa, bo... Na spanie musi być. Jeszcze nabyłem sobie drogą kupna. Balon antenowy. Przynajmniej oryginalny. Diamonda, bo mój już się trochę rozkleja. I myślę, że nie podżyje długo, a ten już będzie na tak zwanej hałdzie. Na kosztu. To jakieś takie dziwne? Nie jest takie dobre jak tamto. Jakby było z kalcjum, jakby było z wapnem, nie? Ale nie złe. Ale nie złe. Nie złe. Mam nadzieję, że w nocy się nie odezwie na lot dywanowy. Przeczyszczenie wybudzałem ze snu. No kurnia. Wiesz, nigdy nie wiesz, jak zadziała twój organizm. I druga opcja, SM50, mikrofon. Cena też w sumie fajna. 18 tysięcy jenów, finalnie jak mi zdjęli ten. Duty free? Duty free, no to tam wychodzi ile? Z 500? 50? 550 zł, u nas po 1300. Kurnia, no, że z Tokio się przywozi rzeczy są tańsze. Z iPhone'ami zresztą widzieli, że są grubo tańsze. Może ten balon tylko tu gdzieś umieścił. Kolejny dzień rano, 5:08. Jest jetlag, jak się okazuje, żeśmy planowali, kurnia, w stanie przed 7, a jesteśmy o 4. Opuszczamy tą miłą miejscówkę. Dzisiaj... Soplica by została. Panie kolego. Jakby to miała podróż wyglądać dalej. I teraz tak, to jest też ważna sprawa, jeśli chodzi o wyjazdy, bo my jesteśmy na zasadzie koniec października, początek listopada. Na razie mamy ładną pogodę, nie padało. Przez najbliższe tam 7 dni ma nie padać. Temperatury tak się rozkładają od 14 do 24. Także ja w nocy nawet jak wychodzę w krótkich gaciach, tylko bluza jest potrzebna. Ale ogólnie jest zarąbiście, bo nie ma upału. W którą my mamy stronę iść? Tam. Dlaczego w tamtą? No bo idziemy na station. A to tam jest station? No z tamtą żeśmy zawsze przychodzili. Do hotelu, jakśmy go szukali, to stamtąd. Chyba, że jakoś szliśmy... Ohio go zajmas? Z tobołami, nie mogę... Ale, no weź no zobacz, bo my na Kichabara się przejdziemy, żeby... To co? Żeby się przejść. Tak. I teraz tak, generalnie polecam, bo nie ma upału. No pewnie jest wiosna fajna, bo nie ma upału. Jeszcze jest kwitnące wiśnie, ale teraz ten okres jesienny, no kurnia zarąbiście. No, jest, już nie? Najlepszy tak naprawdę tak? Takiego, no. No. Bo wiesz, zaczyna się już taka jesień, żółte liście. Jeszcze... Czasem są monsuny, czasem tam popada, ale można to ominąć. No, na razie popatrzę, czwarte na razie lecimy, nie? Idealnie. Jakby nam się tak udało, to można taki rozważać taki termin do... No i robi się wcześniej ciemno, ale tu jest miasto świateł, nie? Nie przeszkadza to bardzo. Myślę, że nie tylko my mamy jetlag, inni też mają jetlag, bo o takiej porze jeżdżą, nazwijmy to delikatnie rzecz ujmując, zbrodniczej.